Zbigniew Filar, raport regionu. Witam wszystkich naszych widzów. A ze mną w studio wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie starosto, jest decyzja środowiskowa w sprawie łącznika autostradowego Tarnów-Zachód. To już ciągnie się 4 lata cała ta sprawa. W 2015 roku nadzór nad tym łącznikiem przejęło Zarząd Dróg Wojewódzkich tutaj i ta sprawa jest dalej prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tak, finał ta sprawa znalazła, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu wójt gminy Wierzchosławice, przepraszam, wydał decyzję środowiskową i to zadanie będzie mogło być teraz już dalej realizowane. Do tej pory niestety raport o oddziaływaniu na środowisko wstrzymał dalsze prace. Dalsze prace to jest ogłoszenie przetargu na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że Zarząd Dróg Wojewódzkich najprawdopodobniej w najbliższym czasie ogłosi taki przetarg i po jego rozstrzygnięciu do 2020 roku ten zjazd łącznie z mostem na rzece Dunajec powinien być wykonany i oddany do użytku. To na pewno cieszy powiat, bo stan mostu, który jest w Ostrowie, no jest zatrważający. Tak, też z niecierpliwością czekamy na realizację tego zadania, bo jest ono nam rzeczywiście dla nas istotnym zadaniem, bo w tej chwili cały ruch osobowy i ciężki odbywa się starym mostem naszym, mostem na drodze powiatowej, który wymaga remontu. Są tam progi zwalniające, żeby maksymalnie odciążyć drgania. Jesteśmy po słowie, że tak się wyrażę, Zarządem Dróg Wojewódzkich, że na czas budowy i do czasu ukończenia cały ruch ciężki będzie naszym mostem puszczony, ale po wybudowaniu nowego mostu, ten most w ramach tego projektu, o którym mówimy, będzie wyremontowany. Koszt remontu to jest kilka milionów złotych. Ale też będzie możliwość przejazdu samochodów ciężarowych po tym remoncie, czy zostanie on przekazany jako transport taki lokalny, osobowy? Po oddaniu do użytku nowego mostu, o innych parametrach, ten most będzie dla ruchu osobowego i dla autobusów. Natomiast ciężki transport będzie musiał jechać na nowy obiekt mostowy. Na pewno tutaj wszyscy w Ostrowie i w Wierzchosławicach czekają na realizację, bo jednak te samochody z autostrady jeżdżą przez centrum tych miejscowości. Tak, to jest na pewno uciążliwe dla tych mieszkańców, no bo powiedzmy, pan czy ja przejedziemy raz na jakiś czas tą drogą na autostradę. Natomiast tych samochodów dziennie są tysiące i w sumie to pod oknami tym ludziom te auta jeżdżą i dymią. Natomiast no, niestety tak jest prawo skonstruowane, że wszystkie formalności muszą być do końca dopięte, by móc ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę. Środki finansowe są zabezpieczone. Pan marszałek ma środki na tą inwestycję. No, trzymała tylko decyzja środowiskowa. Ostatnim czasem w Ilkowicach i Łęgu Tarnowskim powiat tarnowski ukończył dość ważną też inwestycję, jeżeli chodzi o drogi, też poprawiającą stan bezpieczeństwa, budowa chodników, 2,5 km wybudowanych chodników. To też jest dość duży sukces chyba powiatu, bo część środków ściągniętych zostało z budżetu państwa. Tak, no cieszymy się, że udało się nam to zrealizować jeszcze przed nadejściem tej brzydkiej aury zimy, bo rzeczywiście ta droga została mocno zmodernizowana, poszerzona, chodniki, wzmocnione pobocza. To wszystko sprawia, że ruch nadziei jest płynniejszy i bezpieczniejszy. Tak dla samochodów, jak i dla pieszych, a zwłaszcza dla pieszych. Parametry nowe, jakie ta droga musiała spełniać, to jest minimum 6 metrów pasa jezdni. Są miejsca, gdzie są odstępstwa na 5,5, ale to są takie miejsca, gdzie po prostu nie ma możliwości zrobić szerszej drogi. Wszystkie drogi, które obecnie remontujemy, muszą spełniać już parametry, minimum tych 6 metrów, ponieważ inaczej byśmy nie otrzymali środków, gdyby projekt był inny. I na tą drogę, jak pan już wspomniał, rzeczywiście otrzymaliśmy 1 800 000 od pana ministra z budżetu państwa. Pozostałe środki to są nasze własne środki z własnego budżetu. Łączny koszt tego zadania niebagatelny, bo 4,5 miliona złotych.
Uda się w tym roku skończyć drogę dojazdową do centrum Padryskiego? Tak, myślę, że wszyscy na to już czekają z paru powodów, ale fakt jest taki, że ta droga i most, budowa tej drogi i mostu dobiega końca i rzeczywiście w tym roku, pod koniec grudnia, ruch będzie nową drogą i mostem puszczony. W tej chwili trwają prace już kosmetyczne, most jest zrobiony, droga dojazdowa jest zrobiona, kwestia teraz prac kosmetycznych, później odbiory. I nowym dojazdem będzie mógł Ignacy Jan Paderewski, jak to mówię, się pochwalić. U Paderewskiego też będzie można się pochwalić nowymi miejscami hotelowymi, bardziej odświeżonymi, remontowanymi. Tak, obiekt, jakim jest Dom Pracy Twórczej, inaczej mówiąc hotel, przy pałacu, był dosyć mocno już zniszczony i wymagał remontu, takiego gruntownego remontu i takowy teraz właśnie czynimy. Jest wymieniany dach, jest wymieniana stolarka okienna, elewacja. To wszystko sprawi, że ten budynek nabierze innego wyglądu i cały ten kompleks, jakim jest centrum Paderewskiego w Kąsieli Dolnej, nabierze zupełnie innego wyglądu. To będzie nowa oferta czy poszerzona oferta, jeżeli chodzi o zarówno melomanów, jak i turystów? Myślę, że właśnie to jestem już pewien, że przy obecnym panu dyrektorze ta oferta będzie się tylko mogła jeszcze bardziej powiększać, rozszerzać o różne inne dziedziny życia. Zaczynało się tylko od koncertów, dzisiaj mamy tam już nie tylko koncerty, ale różnego rodzaju warsztaty z różnych dziedzin życia. Są tam festiwale, przeglądy, koncerty, jak i również ruch turystyczny, który chcemy tam ściągnąć. Służą temu chociażby tam na miejscu można wypożyczyć rowery do wycieczek rowerowych. Z panem burmistrzem Ciężkowic, Zbigniewem Jurkiewiczem mamy pewne plany co do połączenia w trasy i piesze i rowerowe właśnie z kamiennego miasteczka i centrum Ignacego Jana Paderewskiego. Kawiarnia jest uruchomiona, myślę, że od wiosny będzie przez wielu turystów i nie tylko odwiedzana, gdzie będzie można przy muzyce nastrojowej wypić kawę czy zjeść lody. Są w planie również jakieś atrakcje dla tych najmniejszych, milusińskich, czyli dla dzieci, ale to wszystko jest już na głowie pana dyrektora. Nie tylko centrum Paderewskiego, ale też mieszkańcy Pławnej czekają na zakończenie realizacji drogi i mostu w ich miejscowości. To też ważny odcinek dla tych mieszkańców, którzy dojeżdżają codziennie do pracy. Tak, i to jest też bardzo ważna i niezmiernie potrzebna inwestycja, która czekała długie, długie lata, aż wreszcie udało się ją sfinalizować i zrealizować. Rzeczywiście jest to zadanie jednoroczne. Otrzymaliśmy tutaj wsparcie finansowe z budżetu państwa i do końca grudnia ten most i 500 metrów drogi nowej będzie oddany do użytku. Most właściwie jest gotowy, teraz trwają prace przy nasypie i utwardzeniu tegoż nasypu i położeniu asfaltu nowego. O tyle jest ważna ta inwestycja, że poprzedni most był mostem drewnianym, najdłuższym drewnianym mostem na terenie powiatu tarnowskiego. Dużo jest jeszcze takich mostów? I mocno był tym mostem zniszczonym. Jego remont nie miałby sensu, bo koszty to byłyby ogromne, a żywotność już praktycznie nieduża. Tym bardziej, że postawiono nam nowe warunki co do prześwitu pod koroną mostu i ten most jest wyższy, ten nowy betonowy, jest wyższy niż poprzedni z racji tego, że ta rzeka daje o sobie znać, zwłaszcza latem, i to bardzo, bardzo mocno. Woda powodziowa mogłaby ten poprzedni most bez niczego przewrócić. Obecny jest stabilny, wysoki, o szerokim rozłożeniu podpór. Czy mamy dużo drewnianych? W zasadzie tak długiego już nie mamy mostu drewnianego, natomiast mamy jeszcze kilka mniejszych mostków, tak je można nazwać, drewnianych, które będą systematycznie wymieniane na betonowe. Dzisiaj w starostwie otwarliście oferty na drogę pomiędzy Karwodrzą a Ładną. Tutaj według kosztorysu 23 miliony miał kosztować cała inwestycja. Najtańsza oferta to jest 27 milionów. Skąd powiat znajdzie 4 miliony złotych?
No, po otwarciu oferty rzeczywiście okazało się, że najtańsza oferta, jaka jest, jest o 4 325 tysięcy wyższa niż pierwotnie było zakładane. Wzrost ofert jest aktualnie rzeczą normalną, jak się okazuje, bo wszystkie samorządy, które ogłaszają przetargi na różne zadania, zawsze te przetargi są wyższe niż kosztorysy inwestorskie. No, jest to spowodowane kilkoma czynnikami, przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń, wzrostem kosztów i tak dalej. Natomiast skąd weźmiemy? Będziemy się zastanawiać dopiero w tym momencie, gdy nasi pracownicy wszystkie dokumenty dokładnie przeglądną i czy ta oferta rzeczywiście najtańsza jest, czy w niej jest wszystko w porządku. Jeżeli będzie wszystko w porządku, wtedy będziemy główkować, co zrobić, by zdobyć 4 300 000, bo musimy podpisać umowę z panem marszałkiem 7 grudnia na realizację tego zadania. Jeżeli nie najtańsza, no to później 11 milionów. Następna to będzie już 11, a kolejna 38 to jeszcze. Dlatego myślę, że tu w dokumentacji będzie w porządku, bo firma, która złożyła ofertę na tą kwotę, jest dosyć solidną firmą, więc tutaj myślę, że nie już będzie... Już sprawdzoną przez powiat? Tak, już prowadzili u nas zadania i spisali się dobrze. Mhm. Dlatego wierzę w to, że ta oferta będzie poprawna i ona będzie pewno wyłoniona. Natomiast, tak jak powiedziałem, po sprawdzeniu dokumentów, jeżeli będzie wszystko w porządku, to wtedy mamy pewne plany przemyślenia, czy się uda zrealizować, zobaczymy. My też będziemy się temu przyglądać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. A moim Państwa gościem był Zbigniew Karciński, wicestarosta tarnowski. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.